czołem kochani, szczęść wam Boże. Razem z nowym rokiem szkolnym ruszamy z nową nazwą. Manna z nieba. Będziemy rozważać Boże Słowo, by przygotowywać się na niedzielną Eucharystię i spotkaniem z chlebem z nieba, z samym Panem Jezusem. Będziemy rozważać Boże Słowo, by żyć Chrystusem każdego dnia. Już dziś mam do was pytanie. Dlaczego Pan Jezus tak bardzo często nie chciał w Ewangeliach, aby ludzie o Nim mówili? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. Wszystkie dzieci lubią zapewne występy cyrkowe pełne emocji, radości i ekscytacji. Tak też było w tym wypadku. Jednak pytanie akrobatki zdziwiło wszystkich i zaskoczyło, zszokowało tych, którzy tam byli. Akrobatka poprosiła, aby znalazła się jedna osoba chętna i odważna, która wejdzie do taczki i zostanie przewieziona po cyrkowej linie rozwieszonej wysoko. Wszyscy bali się i przerażali. Nikt nie dowierzał. Tylko jeden mały chłopiec zastanawiał się. Czy aby na pewno, czy może w końcu odważył się i zgłosił, że on z chęcią zgodzi się na coś takiego. Przyszedł moment występu. Zapadła ciemność w cyrku i akrobatka popisywała się swoimi zdolnościami, swoimi umiejętnościami, chodząc i skacząc po linie. Aż w końcu przyszedł też moment, by przewieźć małego chłopca w tacce na wysoko rozstawionej linii. Wszyscy patrzyli się, a chłopiec wcale się nie bał. Po całym przedstawieniu i po całej tej sytuacji ludzie podeszli do niego i pytali się: jak to się, nie bałeś? Że coś ci się stanie? Nie miałeś żadnych obaw? On powiedział: nie, ja ten występ już widziałem wiele razy. Przecież to moja mama. Dziś słuchamy słów Ewangelii, które zapisał nam święty Marek. Posłuchajcie. Jezus opuścił okolicę Tyru i Sydonu, przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu. Włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i pełni zdumienia mówili: dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto Słowo Pańskie. Nie wystarczy znać całe Pismo Święte na pamięć i cytować Biblię na wyrywki. Mało tego, nie wystarczy nawet nauczyć się wszystkich modlitw zadanych na katechezie, by tak uwierzyć prawdziwie w Chrystusa. Wiedział o tym Pan Jezus. Dlatego mówił do ludzi, żeby od razu wszystkiego nie opowiadali. Bo wiedział, że może zdarzyć się tak, że zatrzymają się na cudach, wielkich, niesłychanych rzeczach, a nie dojdzie do spotkania z prawdziwym, żywym Bogiem, z Nim samym. Dlatego my sami także potrzebujemy nie tylko wiedzy, ale i spotkania z Chrystusem i pamiętamy o tym, przychodząc do Chrystusa na niedzielną Eucharystię, uczestnicząc w niedzielnej mszy świętej. Później
To, co doświadczymy w Kościele, wynosimy i przynosimy do domu. Pamiętamy o naszej rodzinnej modlitwie. Chcemy żyć razem z Chrystusem, całą naszą rodziną. Dlatego ostatecznie chcemy też doświadczać Chrystusa na swojej osobistej modlitwie. Chcemy z Nim sami rozmawiać, bo to jest dla nas bardzo ważne. Doświadczenie żywej wiary jest bardzo ważne, jest bardzo potrzebne. Nie wystarczy tylko słyszeć o kimś, że był i powiedzieć się, że się go zna. Tak samo jest z Chrystusem. Nie wystarczy o Nim wszystko wiedzieć, by powiedzieć, że się w Niego wierzy. Trzeba Go spotkać i Go doświadczyć. Okej. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że nie wystarczy sama wiedza co do tego, na czym polega religia i nie wystarczy znajomość nawet Pisma Świętego na całość. I na pamięć. I wszystkich modlić. Żeby umieć prawdziwie uwierzyć, trzeba się z Bogiem spotkać i Go doświadczyć. Mam nadzieję, że mamy teraz jedno wielkie KPW. Mam też do Was pytanko. Czy potraficie znaleźć chwilę na takie osobiste spotkanie z Panem Bogiem? Może zaproponuję Wam taki challenge na ten tydzień. Znajdźcie dla siebie chwilę, mały moment i przyjdźcie do kościoła, by porozmawiać z samym Panem Jezusem, który jest i czeka tam na nas w tabernakulum. Spróbujcie znaleźć czas i odwagę na te zadanie. Tymczasem do zobaczenia w następnym tygodniu. Szczęść Wam Boże!